Witam ponownie, z tej strony znów Hebdinio i to jest kolejna część Tomb Raidera. Ostatnio skończyliśmy na gonieniu jelonka. O Boże, co tu się dzieje? Scenariusz jak z Predatora. Mogę użyć tego łuku. Ścieżka. Mogę sobie popłynąć. Nie, w sumie najpierw łuk mi się przyda. Potem sobie pozwiedzam. Jakkolwiek broń. Krótkofalówką ciężko jest się bronić. A, czyli strzał już mam. Po drzewie? Lara, naprawdę nie wejdziesz. Gołymi rękami nic nie upaluje. Muszę znaleźć jakąś broń. Spokojnie, masz krótkofalówkę. Znowu test równowagi. Dam radę. W sumie kto wiesz, a ludzi ze sprzętem. Co to by nie było, to zawsze się przyda. Aha, muszę się zgrać. Dobra. No to hop. O, już spanie. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. No i gdzie ten jelonek? On sobie go upolował. Tam gdzieś chodził. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. No strzał, więcej strzał. Tutaj był ten jelonek gdzieś, ale... chyba odpuścił. No szkoda, bo dziczyzna by się zjadło. Rozejrzmy się, co jest dookoła. I lecimy dalej. Hop. Jakiś symbolik. Czy te symbole oznaczają główny wątek? Dobra, do czego mogę strzelić? Próbować na czymś ten łuk. No, szkoda mi strzał, że tak sobie w powietrze strzelać. Albo w ziemię. Naprawdę, do przepaści doszedłem. Dobra, nieważne. Hop, 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 hop. To jakiś pojemnik. Kto to zostawił? A, czy to znajdźka. Okej, czyli żeby te symbole znajdowały ukryte przedmioty. Lecimy dalej. Tutaj mogłem tędy iść. Żeby coś było ukryte. Tak. Przeglądarka dokumentów. To stało się znowu. Szeregowy Kosuke. Zeszłej nocy miał wartę przy bramie. Nikt niczego nie słyszał. A dzisiaj rano znaleźli jego hełm. I nic więcej. Żadnych śladów, żadnej krwi, żadnych łusek. Nic. Pozostali mówią o chińskich partyzantach. A nawet o amerykańskich siłach specjalnych. Cholerni głupcy. Mhm. Nie mają pojęcia, co się... Czyli to są jeszcze notatki ludzi, którzy byli przed nami. W trendy trzeba iść. Max strzał, no to wypróbujmy łuk teraz. O, drzewo jakieś pancerne.
Ciekawe, co z tym doświadczeniem będzie można robić. O! Chodź, 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 chodź! Rany. To może co innego upolujemy. O, jeszcze kolejna znajdźka. Tutaj nie. Potem może będę miał jakąś maczetę, to będzie można się dostać. Dość mało płochliwe zwierzę. Stało strzała i nie uciekało. Wybacz. To ja niechcący cię trafiłem, no, tak bywa. Znajdź obóz. Z powrotem do obozu. Posłuchaj, mogę go upolować? Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, czego trafiłem? Tak. Niestety głąbków nie będzie. Dobra, to stąd gdzieś przyszedłem. Ale tu widzę kolejna zagadka. Znaczy... Znajdźka. Chodź, chodź, chodź. Aha, czy nie może już nieskończoność trzymać na pętycie? No! Chodź, no to ty. Niestety twój kumpel nie chce umrzeć. Rany. Dobra, dochciało mi siedzenia. Nie mogę cię zadźgać jakoś ręcznie. Gdzie był ten obóz? A to ja myślałem, że obóz jest na to ognisko. Nie myliłem się. No nie można. Okej. A bo ja to mam, czy... Jeśli nie kupiłem, czy nic... Aha. Aha, tutaj są jakieś umiejętności, których mogę używać. No dobra, później sobie ogarnę. Na razie, żeby czasu nie tracić. To chcę wyjść z tego jakoś. A nie, ja dopiero mogę to opanować, okej, czekaj. No to tak. Roślinki zbieramy. Nie, będziemy polować czy skrzynki zbierać? No strzały chyba. Ma mi tam coś koło 10 na razie. Darowaliśmy polowanie. Kurwa, czy ja coś mogę? Żeby to chodzi. To kliknę. A, dobra, dobra, czyli...
kolekcjonuję kości. Opanuj. Okej. 34%. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS. Makijaż jej się rozmył. Pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Naprawdę? Pamiętasz, Larry, jak wspinaliśmy się na snowboard? Kojarzymy jako babkę nie zajebania. Wtedy, że najważniejsze to tej ryczy. Że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Gdzie można sprawdzić stan strzału? Tab? Nie. 13. Ta więc się w ogóle robi. A mapka. A M. Nic. Muzyka? No elegancko, że halo? Się otworzyło. Halo? W sumie upolowało mi się tutaj, że zobaczyć jak ten skill działa. A tu dwie strzały musiałem posłać. Chyba da się tędy przejść. Cholera. Bunkry. Z jednej strony dzikusy ze strzałami. Czekaj. Odpuśćcie drabinę. Shift. Lecimy. Co to za symbole? Czy tu się da kucać? Kopalnie przeszukujesz. Kopalnie czaszek. O Boże. A, tutaj ktoś fajnie sobie naliczył. Chciałem zacząć, co muszę tu robić. Skrzyneczka, coś do wsadzenia. Co się stało? Co ona wyrwała wieko? Schować? Nie. A, to się nie wysadziło. Spłonęło to dość szybko. Muszę czymś to podważyć. I na wiór. Widzę, że tutaj mięsny był kiedyś. Chyba rzeczywiście lubię w taką grę grać na padzie, ale cóż, ja nie umiem celować padem w ogóle. Patrzcie, że to był patyk z jakimś kawałkiem metalu, otwiera tak masywne drzwi. Dobra robota, Lara. Lecimy dalej.
tu mamy? Nic. No dawaj, dawaj, lecimy. No dobrze. To nie. Aha. Co mnie to mi pokazuje, żeby się cofnąć? Udało ci się. Sam. Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. Czyli tylko ja miałem takiego pecha, że mnie zajebali i gdzieś już ukryli w jaskini. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Że ty nawet dobrze się żyje. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu Królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna. Tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. No nie mówcie, że zostanę na siedząco. To naprawdę trzeba być zmęczonym. Sam? Matias? Sam! Sam! Szlak. Naprawdę jej to się śniło? Sidła. Zawsze jak widziałem sidła, wydawało mi się, że mają takie ząbki, żeby namę nie uruchomić. Zdobycz. Osiągnąć. Czy mogę się ruszać? Nie. Już koniecznie nie mogę ruszyć. Znaczy ja... No to co czas naciągnięty. Wcześniej to nie mogłem. No wystarczy wejść w sidła, to już od razu ma się więcej siły. Słyszę cię. Do 3 razy sztuka pewnie. Łap to. Kij ci w nery. Czyli na razie mam tylko śledzionę przebitą. Podgruchony w całą kostkę. Sam jest z wami? Trochę otarć, obicia. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam.
Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy to tam doktorek, co miał. Dwa doktory. A na się go pyta, czy pistolet miał spigrać. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Safe pointcik. Ty zaczekaj tutaj. A ja sprawdzę drogę. Okej. No, już nie wróci. Nie tak źle. Gwiazdka. Co ja tu mogę? Czy mam jakieś punkty? Ileś umiejętności? Zero. Okej. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Coś mogę, statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Dobrany, tylko ona to mówi. Obóz, umiejętności. No dobra. W razie odpuszczamy. A Edzio gdzie poszedł? Jak się podpalało? No chcę pochodnie zapalić. Albo strzałę wziąć. Teraz mamy 20, to chyba full. No nie tym razem. Co wyczekam? Naprawdę? Wcześniej wyłamałem pancerne drzwi, a tu skrzyni nie otworzę. Papierkowa robota. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Okay. Moja babcia opowiadała mi tę historię. Jak się zapalało pochodnie? Nieważne. Czekaj. Już mi się to nie podoba. A chcę znajdźki. Pod górę. W sumie schodzę w dół. Tutaj pewnie chodzi pod górę. Skrzyneczki. A coś tutaj było. Pochodnie. Surowce. Później możemy z tego czekam ulepszyć. Kolejna skrzyneczka. W sumie wziąłem ten skill do polowania. Coś by trzeba polować. Choć króliczek się tu byś spierdolił. Pod górę, czy tam, czy tutaj. O. Co ja mogłem roślinkę zebrać? Znaczy pochodnia gaśnie. O Boże, ty kurwa. Naprawdę. To jest niezwykle ich. No chodź tu! Czyli Ojej.
Dobra, chyba zakończymy tą śmiercią. Następnego odcinka postaram się zabić wilki. Widzę, że to save point był. Kartki mi uznał, że wziąłem. Okej, więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć.